Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Minęło kilka dni, odkąd tutaj otwieraliśmy nadstawki. No i dzisiaj sprawdzamy, jak tutaj przybyło, jak wygląda. Tak wygląda nasz pawilon. Cofnę się tutaj. Zrobiony z przyczepy samozbierającej do siana, z tak zwanego koszyka, jak my to żeśmy potocznie mówili. No i to wszystko jest przerobione, podłoga jest drewniana, po bokach ustawione są ule z pszczołami. No w takim jednym pawilonie jest 25 uli. Mamy dwa pawilony, tam stoi drugi. Bardzo wygodna sprawa, pszczoły są mobilne, nie trzeba się urobić. Tutaj między dachem jest zostawiona taka przestrzeń wentylacyjna, także tu w pawilonie jest bardzo chłodno, cicho, nie wieje. I jak tutaj to wygląda? Bardzo fajnie, na razie. Węzy szału nie ma, ale nie jest źle. Minęło kilka dni, tak jak mówię, odkąd żeśmy tutaj byli ostatni raz. Zakładaliśmy nadstawki, otwieraliśmy im właśnie. Tak wygląda pięciodniowa węza, zalana po czerwionej. Pięknie zarobiona jest. O, kawał dobrej roboty wykonały. No bardzo. Kolejna pięknie zarobiona węza. One tutaj dostały, po ile żeś tutaj poddawał? Jest po 3 węzy założone. Ale pięknie pierzgon za ten założony już jest. Bardzo dobrze. Noszą, pogoda jest odpowiednia teraz, bo w nocy jest dosyć ciepło ostatnio, w dzień też jest parno. Rzepaku tutaj wokoło mają około 500 hektarów, także no powiedzmy w promieniu ich lotu jest około 500 hektarów rzepaku, także mają co robić, pogoda sprzyja ku temu. No ale na początku to też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo miodu idzie na spożytkowanie w ulu, bo jeżeli się poddaje węzę, one muszą tą węzę zarobić. Karmienie czerwiu, one też przecież spożywają, a w jednym ulu jest, w silnym ulu jest około 60 tysięcy pszczół, także no bardzo dużo miodu idzie na potrzeby ula. Co, tak już pociągły dołem? Tak. Dziką robotę robią. I kolejny ul. Zaglądamy tutaj teraz do nadstawki. Jak to przez te kilka dni tutaj wygląda. One go w dzień znoszą do gniazda, miód znoszą do gniazda. W nocy go odparowywują i przenoszą do nadstawki. Popatrz, jak zalały pięknie. Ślicznie, zobaczcie. Ramka już błyszczy. Ciężka jest? Ja sobie do ręki. O kurczę, no niedługo przy takim noszeniu będą już tutaj sklepić będą. No jest szansa, że miodu nam nie... Ale pięknie. Cud, miód i malina. No jest szansa, że miodziku nam w tym roku nie braknie. Bardzo dobrze, bo miód jest bardzo cenny. Miód w ogóle zawiera fruktozę i glukozę, które są bardzo szybko trawione, dlatego jest bardzo cenionym produktem przez sportowców. O, jeszcze ty zaglądasz do gniazda? Ustawić już. No i też miód przede wszystkim zawiera pinocembrynę. I miód jest jedynym pokarmem, który właśnie zawiera ten przeciwutleniacz zwany pinocembryną, a dzięki niemu poprawia się funkcjonowanie mózgu, także warto jest jeść miód. To jest nieprawda. Co nieprawda? Bo jem tyle miodu, jak głupi byłem, tak nie głupi jestem. Fakt. Nie zaprzeczam, nie śmiem zaprzeczać.
Widzisz, jaka jestem zgodna z tobą? Podejrzana sprawa. Tak. Ty to się możesz leczyć jadem. Swojej mamusi. Tak, też. Też. No ale jad pszczół, słuchajcie, też a, leczy. A jak chleb zachlapało. Chlapie miód. Zobaczcie teraz właśnie. Świeżutki miód przyniesiony jest bardzo rzadki, lejący. I przy strzepywaniu pszczółek z ramki on, mówi się potocznie, że chlapie. No a tutaj odnośnie jadu pszczół jest on też, słuchajcie, cenny. Zawiera melitynę. No i jest to taka toksyna, która może zapobiegać HIV. No tego się, słuchajcie, nie mówi. Nie mówi się w ogóle o tym. No bo niestety biznes musi się kręcić i unika się teraz rozpowszechniania naturalnych sposobów, które okazuje się, że są zbawienne. Wszystkie badania właśnie dowiodły, że melityna zawarta w jadzie pszczół zapobiega HIV-owi. Nie ma to jak młoda mamusia. No w tym roku też musimy młode kupić, nie? Będziemy kupywać jednodniówki, tak? Tak. To trzeba będzie zamówić. Też zamawiamy u jednego pszczelarza. Co roku młode matki i bardzo fajne są. Łagodne. My tą rasę kupujemy karikę. Karnikę. Co? Ciągną już? Już rojenie im w głowie? No już niedługo trzeba będzie przeglądy robić, bo się będą tutaj chciały roić. W tamtym roku tak się nam roiły, że nawet ulik nam się mały zroił. Ale to nie tylko nam, wszędzie się tak roiło. No też jako ciekawostka, słuchajcie, na wyprodukowanie łyżeczki miodu potrzeba pracy 12 pszczół. No i... O, urządliła cię? Jakoś. No jad też jest, bardzo dobrze wpływa na zapalenia reumatoidalne, także tutaj, słuchaj, nie zaszkodzi ci. Bo jad też zawiera glukokortykoid, który jest takim hormonem przeciwzapalnym w organizmie i dzięki temu można właśnie wyleczyć niektóre schorzenia reumatoidalne właśnie ukąszeniem pszczół. Ale posklepiły. No tutaj pszczółka ma na nóżkach czerwony pyłek z głowy. Chyba. Żółty z rzepaku. Wyglądam kratę na całości. I kolejny idzie do przeglądu. No bardzo fajnie to wygląda na chwilę obecną. Ule są dosyć silne. No tak jak mówię, w silnym ulu żyje do 60 000 pszczół pięknie. No to akurat nie teraz przeglądamy takie jedne z silniejszych uli. Także tu ładnie to wszystko wygląda. No też taka pszczoła, powiem wam, że żyje około 6 tygodni. Wszystko jest uzależnione od pogody. Bo jeżeli są wiatry, pogoda jest taka ciężka, to pszczoły bardzo się niszczą, wyczerpują się. I w związku z tym żyją krócej. Ale generalnie one żyją do 6 tygodni. No i też taka ciekawostka, że pszczoły po urodzeniu nie wiedzą od razu, co mają robić. Uczą się tego od starych pszczół. To właśnie stare pszczoły mają za zadanie uczyć młodą muchę swoich przyszłych obowiązków. Później jedne zostają, powiedzmy, robotnicami, inne zostają zwiadowcami. W ogóle temat pszczół jest bardzo ciekawym tematem. Jest to ciekawa społeczność, pracowita. Pszczoły też każdego rana, zanim ruszą w teren, to najpierw lecą zwiadowcy na zwiad ustalić, gdzie jest zbiór. No
i wtedy przelatują, wracają do ula, za pomocą tańca komunikują się z resztą pszczół, przekazują właśnie za pomocą tańca wszystkie potrzebne informacje. Tak to właśnie się mniej więcej u pszczół odbywa. Spokojne są dzisiaj bardzo, w ogóle nie są skore do ataku, do żądlenia, no chyba, że gdzieś tam się przez przypadek ją przydusi. Zbiór jest, także... Też moja matka, w zeszłym roku żeśmy na jesieni poddawali do niego. No jednak warto jest matki wymieniać, poddawać młode. Co pietruchę ugryzła. Co pietruszkę ugryzła? Tak. Ale nie bulwersował się, że go ugryzła. Urządliła, bo zaraz będzie znowu w komentarzu, że tak jak ostatnio mi ktoś też tam napisał, a tłumaczyłam, jak chcesz, ja mówię, że każdy ma swój język. Pszczoły gryzą i koniec. Tak, mąż jest tutaj nieugięty, on jest nauczony, że pszczoły gryzą i tego nie zmieni. Także nie poprawiać tam w komentarzu, bo wiemy, że pszczoły żądlą. Gryzą. Tak. Mąż twierdzi, że gryzą, a z mężem się zgadzać trzeba. A takie zagadkę zadam. Ile pszczoła ma oczu? 3. Tak? Tak, gdzie trzecie? W tyłku, żeby widziała, gdzie gryzie. Tak. Ha, ha. Znałam to. Powiedzmy. No pięknie, pięknie to wygląda wszystko. Czerw śliczny. No ładnie czerwi. W tym roku ile będziemy kupować tych matek? No, zobaczymy w przyszłym tygodniu. Okaże się. No i też słuchajcie, takie zapytania miałam w komentarzach odnośnie tego, ile miodu można z jednego ula pozyskać. Słuchajcie, jak jest bardzo dobry rok, dobry, silny ul, to do 40 litrów można w sezonie wyciągnąć, ale jak się wyciągnie 20-25, to już jest naprawdę, można być happy, bardzo happy, z tego względu, że to jest już bardzo dobry plon. No u nas, powiem Wam, w zeszłym roku ładnie było, bo żeśmy ładnie wybrali, ale poprzednie 3 lata niestety były cienkie. Praktycznie 2 lata były po kosztach, a trzeci rok po środku tych 3 lat był niestety poniżej, że dołożyliśmy dużo pieniędzy, bo nie wybraliśmy nic, a wiadomo, pszczoły trzeba było karmić. Także jak to jest takie przysłowie, pszczoły przyniosą wołu, ale i pszczoły zabiorą wołu. No ale w tym roku się zapowiada, przynajmniej na razie, że miodu nam nie braknie, a co będzie dalej, no to zobaczymy, jakie będą dalsze pożytki tutaj. Tu poddajesz nówkę? Tak, bo ostatnio nie ma czerwi, tylko jest zalane miodem, to trzeba przynieść do nadstawki. Aha, tutaj poddajesz. No może kratę też na ostro. Okej. Przytrzymaj tą rękę. Dobra. Ale ciężka. Waży. Cała miod. No, ładnie waży. No i kolejny ul przejrzany, tutaj jeszcze nadstawka. Wygląda, słuchajcie, na tą chwilę bardzo fajnie, przez te kilka dni tutaj naprawdę pięknie przyniosły. No i idzie dużo miodu na rozwój ula teraz, w tej pierwszej fazie. No wiadomo, że muszą pozarabiać węzę. Cały czas idzie wychowywanie czerwiu, jest czerw. To też idzie dosyć dużo, no ale mimo wszystko wygląda to przepięknie. Będziesz jeszcze szedł teraz tam do tych następnych, tak? A my sobie będziemy dalej przeglądać. A ja się tutaj z Wami już na dzisiaj żegnam. Jest fajnie, jest ładnie, się to wszystko zapowiada. No i zobaczymy następnym razem. Teraz będziemy już pilnować, bo zbliża się okres rojenia, także trzeba będzie tutaj ich ostro doglądać, żeby nam tutaj nie chciały uciekać.
osłabiać uli. No i cóż, życzę Wam wszystkim miłego dnia, uśmiechu, radości, zdrowia. No i trzymajcie się, kochani, do następnego.